Witam. Dzisiaj nie miałem czasu na wykopki, ale jest czas, żeby pokazać to, czego nie nakrywałem. Taka ta blaszka jakby. Jakiś tydzień temu była. Od czegoś to musiało być. Bosak strażacki. Zapalnie świata porównania. To jest niezłe cudo. Śrubka. O jest, tylko ciężko. Jest. Jakieś maszyny wojskowej na pewno. No i później było tak. Jakaś duża dupka od łuski. Wziąłem, bo ma tutaj napis 26 coś tam. Tak, wystrzelony pocisk. Tak wygląda wystrzelony pocisk, jak coś trafia. Coś uderzyło, tak wygląda pocisk dziewica. Pocisk dziewica jest spory też. Sporo waży. To jest przeciwlotniczy jakiś. No tak, tu jest głowa smoka lwa na przelot. Nie mam pojęcia, czy to może być coś, wylewka ze studni, coś w tym stylu. Stado plomb. Dzień w dzień, teraz mam ostatnio. Jakiś kawałek, chyba coś związane z wojną. Nie wiem, może być jakaś granata może. Ale to jest bezpieczne. Monety. Najładniejszą, jaką mam, stan menniczy. Przedmenniczy nawet bym powiedział. Jest 23 rok. Nasze złotówki tak nie wyglądają nawet po miesiącu. A ta ma prawie 100 lat. I tak, wyniki. 10 feningów, to jest 1911, też materiał nikto mieć na bank, piąteczki, jedna piąteczka, tu jest data, na niej, jak tu masz datę, piąteczka, 41, 41, piątka jedna, jeszcze jedna piątka też. 43. Następna piątka. 42. 41, 2 i 3. 3 piąteczki. A później było 49. Jeden fenik. Tutaj fenisiu. Dziesiątka następna. Ona jest... 41. Później był znowu jeden fening. Też jakiś taki. 30. Jaki to jest? 39. Wszystkie ładniutki. No i tak. Dwa grosze. Mam kilka sztuk zajechanych dosyć mocno. To jest 25. 1925, następne 2 grosze. Super, te są monety. Podobają mi się te z tyłu orzełki. Pokaż, jaką masz datę. Bo 35 to jest, tak, 35. 10 lat różnicy między nimi, czy 25, 35, dobrze. Później takie maleństwo, taki grosik jeden. Naprawdę mniejszy niż nasze aktualne. Pokaż się ładnie. To jest 36. To jest do porównania takie same dwa grosze jak te inne, tylko to jest już wyżylowane. No ale to jest piękna moneta. Igła. Igiełka dosłownie.
No. To są te panty. Tu jest ten łebek łamany z czegoś, jakby ktoś wiedział. Fajnie by było. No to. Dzięki, do następnego.